Przechodzimy do druku nr 11. I szanowni Państwo, przewidujemy, i to z naprawdę bardzo dużym marginesem błędu, że kontynuacja naszej listy rankingowej z remontów będzie taka, jak w chwili obecnej tutaj zaproponowana. A mówię, że z dużym marginesem błędu, ponieważ na końcu uchwał zaproponujemy Państwu uchwałę przenoszącą środki z środków inwestycyjnych na bieżące i być może uda się jedną z tych pozycji jeszcze zrealizować w tym roku. Wtedy ją pomniejszymy w późniejszym czasie. Natomiast na chwilę obecną są to ostatnie pozycje, które nam zostały na liście do realizacji. Z tej drugiej listy, którą przyjmowaliśmy tak naprawdę 2,5 roku temu, czy tam nawet 3. Jedyny wyjątek stanowi punkt 7, gdzie w porozumieniu z radnym, który to proponował pana Łukaszem, to znaczy poprzednią znajdujący się na tym miejscu remont chodnika Rydla Radzikowskiego zamienić na remont alejki asfaltowej między Radzikowskiego a Wejsa. Wiąże się to z tym, że planowana przebudowa trakcji kolejowej i budowa tunelu jest jakby zawieszona. Nie mamy żadnych pozytywnych informacji, ale też nie mamy informacji, że to się nie odbędzie. I cały czas jest ten problem, że jeśli byśmy tam wyremontowali chodnik, co rzeczywiście jest piekielnie potrzebne, może się okazać, że za rok lub dwa, albo no, dość niespodziewanie generalnie, wejdzie firma, która to rozbierze. A to trochę nieracjonalne wydawanie, dlatego propozycja punktu 7 jest to jedna zmiana w stosunku do listy tegorocznej. Czy są jakieś pytania? Nie widzę, że w związku z tym podaję pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto sprzeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 1 przeciw, 12 za.